Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. I zaczynamy. Odpowiedz na pytania, w jaki sposób można otrzymać tlenek pierwiastka chemicznego, na przykład tlenek magnezu. I możemy go oczywiście otrzymać, skoro jest tlenek, to poprzez spalenie w tlenie. B. Jak nazywa się reakcja chemiczna, w wyniku której otrzymuje się tlenki? No to analogicznie do powyższego – spalanie. C. Jakie substancje są substratami, a jakie produktami w reakcjach chemicznych, w wyniku których powstają tlenki? Substraty, czyli to, co mamy zawsze po lewej stronie równania, to oczywiście tlen i spalony pierwiastek. A dla przypomnienia, to, co znajduje się po strzałeczce, czyli po prawej stronie równania, to produkty. I tutaj nas pytają również o produkty, a produktem będzie tlenek. D. Jakie są rodzaje tlenków? Wyróżniamy tlenki. Zasadowe, obojętne, kwasowe oraz atmosferyczne. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.